Państwu. Chcę Państwa bardzo serdecznie na piątej edycji konkursu międzynarodowego. Konfrontacji międzynarodowych tylko jedno zdjęcie. To jest ta piąta edycja, która po przerwie w jakiś sposób nam towarzyszy przez te 5 lat. Chciałbym Państwu bardzo podziękować tutaj za przybycie do nas oraz wszystkim autorom, którzy przysłali do nas pracę, za udział w tym konkursie i zaprosić na odnacenie. Chciałbym też podziękować również wszystkim kolegom z Klubu Fotograficznego AT70, którzy pomagali w różnych sytuacjach, w jaki sposób pomagali nam elektronicznie, medialnie popracować na tym, żeby do każdego z Państwa dostały dostarczoną. Komisarz tego konkursu, pan Krzysztof Mruk. Z tym, tą decyzją to troszeczkę inaczej było. Pan Krzysiu przede mną mówi, może by reaktywować, ja mówię, to spróbujemy. Powiedział mi faktycznie o tych 15 tysiącach, było troszkę więcej, a jeżeli się mówi A, mówi się B i C następny, bez względu na to, jakie są okoliczności. Przy pierwszej edycji należy wspomnieć jeszcze, że bardzo pomogła pani Justyna Kulka oraz pan Jerzy Jarty, który mimo choroby montował tą wystawę i za to mu serdecznie dziękuję. Oczywiście była jeszcze Katarzyna Katarzyna Mikulkowska, Jerzy Wygoda był, właśnie, Katarzyna Łania. Właśnie i bardzo mi przykro, że dzisiaj z nami nie ma tutaj oczywiście fizycznie pana Jerzego Wygody, który był takim dobrym duchem od początku tego konkursu. Jeżeli mieliśmy problemy jakiekolwiek, do niego zwracaliśmy się, aby nam podpowiadał. Bardzo dużo nam pomógł jako fachowiec. Po co tam dla mnie jakieś piksele, ja się na tym nie znam. Mieliśmy trudności, jak każdy ma, prawda, przy od początku, nawet przy regulaminie. Ten regulamin, jak Państwo zobaczycie, jest bez przerwy modyfikowany. W każdym roku widzimy, że jeszcze nie tak, jeszcze nie tak, może jeszcze lepiej będzie. I staramy się, żeby było coraz to lepiej. Z tego się cieszę, że tak rok po roku dorastamy do tego konkursu i myślę, że w każdym roku będzie coraz to lepiej, będą może coraz to ciekawsze nagrody. Dzięki radnym i dotacji Urzędu Miasta możemy to realizować, bo nie pomówimy się Miejskiej Ośrodek Kultury, nie wypracowuje aż tylu dochodów, żeby zarobić na wszystko. I naprawdę dziękuję radnym, bo wiem, że sytuacja w mieście jest ciężka, a my odpowiednią dotację w tym roku otrzymaliśmy i stać nas właśnie na kolejną edycję konkursu. Mam nadzieję, że dotacja się nie zmniejszy i my będziemy w latach następnych kontynuować. I tak jak pan Krzysiu powiedział, z konkursu mniejszego zrobił się konkurs międzynarodowy, a że jak jest pod patronatem Fiatu, to już nie muszę tłumaczyć, jak ogromnie jest to ważne dla osób, które tutaj dzisiaj otrzymają nagrody. Wszystkim serdecznie gratuluję. Gratuluję tym zwycięzcom oraz tym osobom, które nadesłały pracę. Przykro nam, że nie możemy umieścić wszystkich prac. W tym roku była bardzo ostra selekcja i no, komisja wybrała te najlepsze na wystawę. Protokół z obrad jury oceniającego pracę nadesłane na Międzynarodowe Konfrontacje Fotograficzne, tylko jedno zdjęcie 2012. Pod patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP-u numer 2012 przez 195 burmistrza miasta Jarosławia i pod patronatem Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Fundacji Fotografia dla Przyszłości. Zorganizowane te konfrontacje przez Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu oraz Klub Fotograficzny Atest 70 działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu. Jury konkursowe w składzie Krystyna Małgorzata Dołowska, dyrektor Fundacji Fotografia dla Przyszłości z Warszawy, przewodniczący jury Janusz Wojewoda, artysta Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej Rzeszowa, Krzysztof Zięba, jeden z punktów konkursu Jarosław, Damian Waliczek, artysta grafik, Studio Artystyczne Jarosław, Jerzy Duszko, redaktor naczelny podkarpackiego serwisu czy portalu informacyjnego pod24.pl Jarosław, Wiesław Zastawny, redaktor Gazety Jarosławskiej, Krzysztof Peszko, Klub Fotograficzny ATES 70 i Związek Polskich Fotografików Przyrody Jarosław. Po obejrzeniu wszystkich 172 prac nadesłanych z 15 państw na konkurs jury wybrało
postanowiło zakwalifikować na wystawę konkursową 129 prac i umieścić je w katalogu wystawy. Teraz czytam od tyłu, krótko mówiąc, od wyróżnień. Wyróżnienie otrzymał Łukasz Górdak z Mielca, Polska, za fotografię czarno na białe. Jest to nagroda specjalna fotoklubu fotograficznego Atest 70, reprezentowanego przez pana Krzysztofa Peczkę. Nagrodą jest dodatkowo, oprócz nagrody Górdaka prosimy, nagrody, gdzie jest pan Górdak? Jest. Pan Łukasz Górdak. Zapraszamy. Brawo dla pana Łukasza. Jest podjęty na stronie tytułowej naszego katalogu, który pójdzie na cały świat. Więc jest to fotografia artykułu światowa. I oprócz tego drobny upominek z naszego klubu drobnego. W przyszłym roku może będzie to tradycją, że zdjęcia klubu fotograficznego będą figurowały jako nagroda w następnych edycjach konkursu. Nagrodę ufundowaną przez pana Damiana i panią Moniczkę Maliczków ze Studia Artystycznego w Jarosławiu otrzymał pan Marcin Piwonik ze Świętochłowic, Polska, za pracę ku zapomnieniu. Ja może powiem to, że panu Damianowi jest to człowiek, który bardzo dużo włożył do naszego jury. Jest strasznie despotą, jeżeli chodzi o fotografię, o kolory. Bardzo dużo już dobrego do gromadzenia. I tą miniaturkę pan prezentuje. Nie, pokażcie się. Serdecznie gratuluję. O, państwo mamy ze Śląska, w związku z tym. No tak, wiele wspólnych tematów. Pomówcie. Dobrze, proszę przykładem. Dziękuję, gratulujemy. Nagrodę ufundowano przez podkarpacki portal informacyjny POD24.pl, reprezentowany przez redaktora naczelnego Jerzego Kruszkę. Otrzymują państwo Jolanta i Franciszek Kluczyński. Portal POD24 bardzo dużo nam pomógł podczas... Jest pan tutaj. Portal 24 pomógł nam bardzo dość przy promocji tego konkursu. Jest to nieoceniona dla nas pomoc, która życzyliśmy sobie, żeby była zawsze taka bezpłatna, spontaniczna. Naprawdę bardzo, bardzo dużo dziękujemy za to. Szkoda, że autorów pracy, żeby mogli przez nas jest daleko. Myślę, że dotrwał do tej informacji. Tak, może taki ładny dyplom pokażemy jeszcze tutaj, proszę zobaczyć. Jest upominek na razie, taki duży mamy. Prosimy, no, tutaj. Następne wyróżnienie jest to Nagroda Gazety Jarosławskiej, reprezentowanej przez pana redaktora Wiesława Zastawnego. Otrzymuje pan Tuong Le z Wietnamu za pracę Pho Cao Village. Panie Wiesławie, prosimy tutaj pokazać jako juror. Pan Wiesław ma ciągle pecha, zawsze wybiera... W przyszłym tygodniu pan leci do Wietnamu. Tak. Jak nie Indie, to Wietnam, prawda, że Gazeta Jarosławska będzie po prostu znana już z tych częściach świata, prawda? Pan Wiesław miał zawsze powody do niepokoju, jak to tam dotrze, prawda? Ale dociera i wszyscy się cieszą, prawda? Tak to wygląda. Że może dzięki temu Gazeta Jarosławska będzie międzynarodową, prawda? Jasne. Będzie o problemach Wietnamu pisać. No właśnie. Także myślimy... O, nas nie ma problemu. Teraz przepraszam, że nagrodę za dobre wejście do gry, to jest moja nagroda, fundowana przeze mnie, otrzymuje pani Anna Jakubowska z Gdańska, Polska, za pracę Zaspa. No, pani Anna miała pecha, prawda, że na pana dziecko trafiło. Proszę państwa, ja tak powiem, że rok temu, przecież pan Krzysiu nie wie, kogo
krytykuje, bo jest tam anonimowa. I rok temu również ta nagroda to była dobra. Proszę Państwa, za chwilę będzie druga nagroda wręczana, więc proszę trzymać się chwilę aparatu, żeby nie brakło materiału na dalsze nagrody. Ja coś tam zaniosę. Wyróżnienia honorowe otrzymali pan Tomasz Lenarczyk za pracę bez tytułu. Czy jest pan Tomasz Lenarczyk? Nie. Pan Wojciech Domagała z Kielec za pracę Kocham Lublin. To jest wyróżnienie honorowe. Nie ma pana Wojciecha Domagała. Pan Grzegorz Lewandowski z Gdańska, Polska, za pracę Łeba Wydm. Prześlemy pana Lewandowskiego. Pan Zbigniew Podsiadło z Sosnowca, z Polski oczywiście, za pracę Industrialna Katedra. Tak? To jest wyróżnienie honorowe. Następne wyróżnienie pani Teresa Solarz z Sosnowca, Polska, za pracę Wąwóz. Nie ma pani Teresy Solarz. Tak? Pan Andrzej Wojnar z Krakowa, z Polski, za pracę Nieabstrakcyjna Abstrakcja. Serdeczne gratulacje. Następne wyróżnienie, pan Tadeusz Mozalewski ze Szczecinka, Polska, za pracę Na łowisku. Serdeczne gratulacje. Pan Asim Kumar Bhattacharya z Chobratu, z Indii, za pracę bez tytułu. Też trzeba będzie jechać do Indii, zajść, no? Przyjemnością jedzenia. Pan Łukasz Grycicha z Rybnika, Polska, za pracę Eksploatacja Marsa. To też jest wspaniałe wyróżnienie honorowe. Gratuluję. Nie. Teraz nagroda Fundacji Fotografia dla Przyszłości, reprezentowanej przez nieobecną panią Krystynę Magią Dałowską, otrzymuje Natalia Biernik z Krakowa, z Polski, za pracę Invisible. Nie widziałem. Proszę Państwa, w tej chwili zaczyna się strefa medalowa. Proszę o uwagę. Chciałem przygotować ten fotograficzny. Więc zaczynamy. Zaczynamy. Brązowy medal Fotoklubu Rzeczpospolitej Polski i nagrodę pieniężną fundowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu w kwocie 500 zł otrzymał pan Adrian Kiszczuk z Lwowa, Ukraina. Zapraszam. Medal wygląda w ten sposób. Jest ciężki. Zawieszamy na szyję. Pan dyrektor. Na fotografa. Ja potrzymam pani dyrektor. Komisarz nie powinien. Nie, pani dyrektor. Kobiety to zawsze kobiety. Ogłaska jeszcze. Bardzo, że przyjechał pan do nas. Cieszymy się bardzo, że możemy poznać. Cała delegacja. Oprócz tego przyniósł pan ze sobą piękną wystawę, którą wyeksponujemy w tej galerii. Dziękuję bardzo, ale później może są to. Ale jeszcze pieniądze? Gratulujemy serdecznie. Dziękuję. Srebrny medal Fotoklubu Rzeczpospolitej Polski i nagrodę pieniężną fundowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu w kwocie 750 zł otrzymuje pan Arkadiusz Jankowski z Łodzi za pracę 6-0. Nie ma pana, należy wysłać srebrny medal Fotoklubu. Dziękuję, pięknie gratuluję. Następną nagrodę, czyli Złoty Medal Fotoklubu Rzeczpospolitej Polski oraz nagrodę pieniężną fundowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu w wysokości 1000 zł otrzymuje pan Ole Cuszkiewicz z Danii za pracę Ojcu Pana. Pana Cuszkiewicza nie ma. To jest brutto, proszę powiedzieć. To jest brutto. Pan Ole Cuszkiewicz też w tamtym roku otrzymał wyróżnienie honorowe. I tak to go podkręciło, że w tym roku spróbował poziom wyżej. No niestety w przyszłym roku obiecuję, że konkurs wygra. No gratulujemy i zapraszamy.
Proszę Państwa, są najważniejsze medale. Teraz powoli są wstążki jeszcze od nagrody. Tak, za chwilę będą te, które są największy prestiż w świecie. Po drodze do najwyższych nagród są jeszcze tak zwane wstążki fiatu. Są to bardzo wysokie klasy wyróżnienia. To są wyróżnienia ważne. Oraz nagroda pieniężna w wysokości 150 zł jak dodatek. Ufundowane przez Miejski Ośrodek otrzymali pani Anna Pomykalska, Kazem Hoseini Iran, to jest za pracę bez tytułu. Pani Jolanta Krawiec z Bydgoszczy za pracę Sekrety nocnych motywów. Nie ma pani Krawiec. Możemy tylko pokazać tylko sztywy. Następne złotą wstążkę kwiatu otrzymuje pani Anna Pomykalska z Krakowa za pracę leczarka oraz 150 zł. Ja myślę, że ta wstążeczka jest ogromnie cenna dla autorów nadesłanych prac. Teraz nagroda pod tytułem Best Autor, czyli najlepszy autor, nagrodę pieniężną fundowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławie o wysokości 200 zł. Otrzymuje pan Zbigniew Podsiadło z Sosnowca, Polska. Nie ma pana. Ja może coś powiem o tej nagrodzie, w jaki sposób ona powstała. Ta nagroda powstała, można powiedzieć, przez nasz konkurs, prawda? Myśmy organizowali taką nagrodę jak ocena, nagroda publiczności. Niestety w konkursach takich jak FIAP nie mogą właśnie widzowie oceniać i z tego względu FIAP wymyślił odznakę najlepszy autor, którą zawsze wręczają. To jest pierwsza odznaka, pierwsza edycja tej odznaki. No może kiedyś, jest to bardzo wartościowa odznaka po medalach tych, które za chwilę będą wręczane. Jako właściwie nagroda numer dwa. Wszystkie dobre. Z tego co dowiedziałam się, że to nasza dobra wola jest, jak pani Dowska powiedziała, że nie musimy dawać żadnych nagród pieniężnych. Dla mnie tak się zdawało, że dziwne, że no, najlepszy autor, no, tak jak powiedział pan, czyżby nie miał na wyzyn. Tak, nie. On mnie przeprosił nas, powiedział, że nie będzie mówić na... Nie tak, Sosnowca jest bardzo daleko. 200 zł chyba nie stało. Sosnowiec jest daleko. Nie, odskoczył. Pociągiem, nie? Jeszcze raz. Teraz przechodzimy do medali. Brązowy medal międzynarodowej fotografii, sztuki fotograficznej FIAP. Piękny medal. Oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w wysokości 1000 zł otrzymuje pan Marcin Piwoni ze Świętochłowic z Polski za pracę Ku zapomnienie. Najważniejsze to jest właśnie ten medal. Ja serdecznie panu gratuluję i żeby pan tak był coraz to dalej, być może na szczyty pan wyjdzie. Nie, to się zakłada, bo nie szukało rzeczy. Ja pozwoli pan, że panu pogratuluję i... Tak, dziękujemy bardzo za udział w naszym konkursie. Pani jest chyba motorem dodam naszych przyszłych konkursów. Srebrny medal Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP oraz nagrodę pieniężną fundowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu w wysokości 1500 zł otrzymuje pani Anna Kubowska z Gdańska za pracę Zaspa. Tu muszę być tutaj. Proszę Państwa, ta pani w tamtym roku też miała srebro, ale po to. Czyli to nie fu. Ja mnie to coraz to wyżej pani też. Teraz złoty medal Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł ufundowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu otrzymuje pan Dominik Tarabański z Krakowa, Polska, za pracę Untitled
Chciałbym powiedzieć, że pan Dominik jest Jarosławiakiem z urodzenia. Możemy się cieszyć, chociaż wszystkie prace, które były poddawane ocenie jurorom, są naprawdę anonimowe. Z tego powodu się cieszymy, że w końcu pierwszy raz ktoś z Jarosławia wygrał ten konkurs. Właściwie nie wygrał, zajął tylko pierwszą nagrodę, bo wygranie konkursu jest Grand Prix. Niestety w tym roku jury nie zobaczyło się pracy, która by ich uwaliła na kolana. Taka nagroda nie została przyznana. Otrzymał ją tylko w 2010 roku Czesław Piszczuk. To państwo mają w poprzednich katalogach, mogą to pracę pooglądać. Dziękujemy i gratulujemy nagrodzonym. Tak czytając kartę protokół, szukam właśnie kropki i niestety właśnie nie znajdujemy. Ale Krzysztof, pan przyszedł, że pan nie przyszedł. No nie, nie. Jest moja tylko wola. A przyszły rok będzie lepiej i na pewno, gdy znajdziemy pracę super, hiper, na pewno nagroda na kropki będzie. Serdecznie gratuluję. Dziękuję państwu. Proszę państwa, teraz przed natarciem jeszcze na dom. Ja bym prosił, żeby wykonać taką pamiątkową fotografię, którą chcemy w przyszłym roku umieścić w katalogu. Zostawicie się, powiem coś na temat sekretarza. Jaka rola sekretarza w tym wszystkim jest, to nie muszę mówić, kto organizuje konkursy. Bo od początku do końca, od przyjmowania zgłoszeń, od konsultacji, od przygotowania materiału, odpowiedzialna była nasza pani Marzenka Stelc, nieobecna dzisiaj na wernisażu. Ja jej serdecznie, naprawdę gratuluję tak dobrze przeprowadzonego konkursu i dojścia, prawda, do tego finału, że jest ta wystawa, bo to jest ogromna praca. Bo przy pierwszej edycji jej nie było, między innymi ja też byłam zaangażowana, to wiem, ile musiała pracy poświęcić, aby to było wszystko sprawnie i zorganizowane. I bo jakoś zapomniało się o niej, ale dzięki pani Marzence, tak można powiedzieć, że otrzymaliście państwo regulaminy, były regulaminy na czas i że po prostu ten konkurs ruszy. Dziękuję bardzo.